Cześć, witam Cię na blogu Prostaruj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Dzisiejszy odcinek będzie szczególnie dedykowany coach tym, którzy wybierają swoją specjalizację i ją określają. Szczególnie tym, którzy wiedzą, przeczuwają, z kim chcą pracować, ale mają trudność z określeniem tego. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek trochę Ci w tym pomoże. Zacznijmy od tego. Specjalizacja coachingowa może być bardzo wąska, kiedy dedykujesz, że tak powiem, swoje usługi bardzo wąskiej, bardzo konkretnie określonej grupie docelowej. Zaraz podam Ci przykład tego. Albo może być szersza. Specjalizacja, która obejmuje bardzo wiele osób albo duży procent ludzi, prawda? Ja akurat jak zaczynałam swój biznes coachingowy, poszłam za taką szerszą specjalizacją. To były kobiety około 30 roku życia, które stały przed takim zakrętem swoim życiowym. To jest tak naprawdę bardzo szeroka grupa docelowa. Z kolei wąska grupa docelowa to na przykład mogą być menadżerowie średniego szczebla, którzy pracują w firmach na przykład z średniego rozmiaru, powiedzmy, i którzy mają zespoły od 5 do 15 osób i ja jako coach pomagam im zarządzać tymi zespołami, prawda? I teraz zobacz. Jak mamy grupę docelową, która jest wąsko określona, której problemy widać od razu z naszej narracji na temat tej grupy znamy, to wtedy nie musisz się tak mocno napracować nad określeniem tego, nad napisaniem tej swojej formuły kto co, czyli komu i w czym pomagam, bo ona troszeczkę jasno, logicznie wynika z kontekstu, wynika z tego właśnie wąskiego określenia grupy docelowej. Jeżeli na przykład właśnie, weźmy jeszcze raz ten sam przykład, mówisz do menadżerów średniego szczebla, którzy mają właśnie zespoły o takich rozmiarach i pracują w takich rozmiarach firm na przykład, a jeszcze do tego dodasz na przykład, nie wiem, niech to będzie w branży technologicznej jakiejś, to wtedy tak mocno określając swoją grupę docelową, brzmisz bardzo wiarygodnie, ponieważ używasz określników, które tą grupę wyznaczają i kiedy oni mogą podnieść rękę, być tak, to ja właśnie jestem menadżerem, mam 15 osób pod sobą, pracuję w branży technologicznej na przykład i tak dalej, on o mnie mówi, ta kobieta, prawda? Więc tutaj wystarczy powiedzieć komu i w czym pomagasz, nie musisz tego w jakiś sposób mocny tutaj dekorować. Z kolei, jeżeli idziesz po grupę docelową, która jest szersza, na przykład kobiety, które chcą znaleźć więcej czasu dla siebie, prawda? Albo niech to będą na przykład singielki, które szukają drugiej połówki swojej. To jest dużo szersza grupa docelowa, tych osób jest dużo, dużo więcej. To tutaj musisz się postarać, żeby twoja narracja, twoja formuła kto co była wyrazista. I rzeczywiście pociągała, że tak powiem, tych ludzi tą swoją taką wyrazistością i takim mocnym powiedzeniem czegoś. Czyli na przykład musisz w tym momencie albo dokładnie powiedzieć, jakich rezultatów tutaj ci ludzie, którzy z tobą pracują, mogą się spodziewać, albo bardzo ładnie i dokładnie określić problem, z którym się zmagają. I musi tam rzeczywiście, każde słowo musi być bardzo dobrze dobrane. Na przykład coach, który wybierze sobie grupę docelową singielek, powiedzmy, może powiedzieć, pracuje singielkami, które mają dosyć samotności, chcą znaleźć swoją drugą połówkę, ułożyć sobie życie i mieć trwały związek. Pomagam im to wszystko zrobić. Czyli tutaj w tym momencie, zobacz, mówisz i o bólu, którego doświadczają takie singielki, czyli samotność, i o rezultatach, które ewentualnie twój coaching dostarcza. Im bardziej ta grupa jest szeroka, tym więcej trochę musisz się napracować nad określeniem i problemu, i określeniem rozwiązania, skutków wynikających z twojego coachingu.
I to mnie prowadzi do rysunku, który zrobiłam tutaj, że tak naprawdę, jeżeli mamy specjalizację, która jest wąska, tutaj, w tym miejscu, versus szeroka, to tak naprawdę poziom charyzmy, który musi prześwitywać, że tak powiem, przez twój komunikat, kto co, komu i w czym pomagasz, wzrasta. Tutaj, na tym poziomie, możesz pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć bardzo prosto coś. Pomagam menadżerom takiego i takiego szczebla, z takimi i takimi zespołami, w takiej i takiej branży, zrobić to i to. I to jest jasne. Tutaj, im idziesz szerzej, tym więcej czasu i więcej wysiłku musi pójść w bardzo dobre dobranie słów. Skąd te słowa brać? Ze swojego doświadczenia, z rozmów z klientami, z przysłuchiwania się temu, co mówią, zanim weszli do twojego coachingu. Znalezienia wspólnego mianownika. Im szersza jest ta grupa, tym trudniej ten wspólny mianownik znaleźć. Jednakże można go znaleźć. Szukaj go. I nie frustruj się tym, że to może być trudne. Jest to trudne, ale można to przejść. Do zobaczenia.